Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam kanapkę sushi, czyli kimbap po mojemu. Do wykonania kanapek będę potrzebować ryż do sushi ugotowany, taki naleśnik z jajka, trochę sera feta, nie zużyję całego, i warzywa sałata, ogórek pokrojony w paseczki, piórka pomidora, paseczki paluszków krabowych i ser żółty. Do tego arkusze nori, sól, olej sezamowy, majonez, ocet ryżowy, ja mam ocet jabłkowy, też może być. I sos słodko-ostry. Naleśnik jajeczny smażę na patelni na wyżerce masła. Po prostu jajko rozmieszałam z solą i pieprzem i wylałam na patelnię. I po chwili mam już taki naleśnik gotowy. Teraz doprawię ryż, łyżkę sosu słodko-ostrego, mieszam z ryżem do tego dodaję łyżeczkę octu jabłkowego, możecie dodać trochę więcej, ja jednak nie lubię, gdy ryż jest zbyt kwaśny. Łyżkę oleju sezamowego. Mieszam dokładnie. Solę. Ryżu do sushi nie soli się w trakcie gotowania, dlatego trzeba go teraz posolić. I teraz zaczynam składać kanapkę. Arkusz nori z jednej strony jest taki błyszczący, z drugiej chropowaty. Kładziemy tą chropowatą stroną do góry, na tej chropowatej stronie układamy wszystkie dodatki. Najpierw sałatę, później trochę ryżu, tak mniej więcej 1/4 tej porcji, która jest ugotowana. Ryż układam w taki kwadracik oboku, mniej więcej około 10 cm. Ukośnie w stosunku do brzegów arkusza nori. I teraz reszta dodatków. Ser żółty. Jajko kroję na 4 części. Na jajko trochę paluszków krabowych. Paluszki krabowe posmaruję lekko majonezem, tak około łyżeczki majonezu. Na majonez drugi kawałek jajka. I teraz ogórki. Piórka z pomidora. Ja z pomidora wyjęłam nasionka, żeby mi gotowa kanapka nie ociekała wodą. I teraz na pomidor 2 kawałeczki sera feta. Na to ryż. I znów trzeba go tak rozłożyć w miarę, żeby był podobny do kwadracika. Przygotuję sobie kawałek folii, w którą będę zawijać kanapkę. I teraz zaginam arkusz nori. Przekręcam trochę moje nadzienie. I zawijam jeden róg arkusza do środka. Drugi. Dwa kolejne,
Dobrze jest tutaj to miejsce właśnie tak podgiąć, żeby się zrobił równy pakunek. Dobrze jest tak przycisnąć palcem i wtedy pakunek mamy taki ładny, zgrabniutki. Złożeniem do dołu kładę na folii i zawijam dosyć ciasno w folię. Jedna kanapeczka jest już gotowa i teraz druga, tak samo. Arkusz nori i kolejno wszystkie składniki. W kolejności oczywiście dowolnej, jakiej sobie tam wymarzycie. Składniki też mogą być inne, może być na przykład tuńczyk do tego, czy może być łosoś, może być też jakaś wędlina. Właściwie wszystko zależy od Was. Jest to tak elastyczne danie, że każdy może dopasować do siebie. Na paluszki krabowe trochę majonezu, piasków, na koniec ryż. Teraz sałata jest na górze. Zawijam w równy pakiecik. Tutaj zaraz za nadzieniem trzeba nacisnąć, tak przycisnąć te brzegi arkusza nori, założyć, żeby nie wystawały na zewnątrz. Wtedy ten pakiecik jest taki równiutki. O właśnie w ten sposób. Złożeniem do dołu. I znów na kawałek folii. I zawinąć ciasno w folię. I mam już gotowe dwie kanapki sushi. Teraz, żeby było wygodniej je jeść, trzeba przekroić na pół, ja przekroję na ukos. Przed podaniem jeszcze trzeba będzie przeciąć tę folię, która tam od spodu, ona się nie przecina nożem, trzeba ją po prostu nożyczkami przeciąć. Tak wygląda moja kanapka sushi na przekroju. I druga. Śliczne, smaczne i zdrowe. Naprawdę polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny i do zobaczenia.